nie ponosi cię brawura podczas jazdy, nie myślisz sobie, dobrze, no stanę się na moment superbohaterem? Myślę, że tak. Myślę, że mężczyźni zwłaszcza mają w sobie takie uczucie, że potrzebują trochę adrenaliny, więc czasem się pewnie zdarza, że potrzebuję trochę brawury i przekraczam pewne limity. Ale czy zdajesz sobie sprawę z tego, jakie są konsekwencje tego? Dzisiaj podczas tego spotkania było to chyba bardzo wymownie pokazane. Tak, tutaj na spotkaniu były pokazane zdjęcia, które są dość trafiające w psychikę człowieka. I myślę, że no, zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy z zagrożeń, które niosą ze sobą takie zachowania, ale dopiero później sobie uświadamiamy, jak było to niebezpieczne. Przy tej akcji jako partnerzy chcemy pokazać młodym ludziom, tym, którzy mają już prawo jazdy albo za chwilę je zdobędą, jak niewiele trzeba do tego, aby doszło do tragedii. Zarówno z winy jednej lub drugiej strony, czyli nadmiernej prędkości albo po prostu chwilowej nieuwagi, można doprowadzić do zdarzenia, gdzie wiele osób traci zdrowie albo i życie. Zarówno jak Państwowa Straż Pożarna, jak i inne służby pragną podkreślić, że ta chwila nieuwagi to jeden moment, jedna sekunda, a trauma związana z tym zdarzeniem, bo ta osoba traci życie, ale i jest to tragedia dla całych tych rodzin, tych osób, które w tym pojeździe jeżdżą. Biorąc pod uwagę to, że prawo jazdy kategorii B pozwala przewozić dodatkowych 8 osób, czyli łącznie 9, to tak naprawdę te 8 rodzin może być obciążone tym zdarzeniem, jeżeli dojdzie do niego, a takie zdarzenia się zdarzają. Wypadki mnogie masowe coraz częściej na terenie województwa polskiego są. Na szczęście są one gdzieś tam rzadkością, więc możemy pokazać tylko kilka jakby najbardziej tragicznych, ale myślę, że tego typu zdjęcia i tego typu informacje mocno przemawiają do umysłu młodych ludzi. Mam nadzieję, że chociaż jedno życie, zdrowie uda się uratować przez to, że ktoś sobie przypomni o tym, jak wielkie to obciążenie jest zarówno dla ratowników, ale i dla tych ludzi w momencie, kiedy dojdzie do takiego zdarzenia. Służba więzienna jest jakby praktycznie ostatnim ogniwem, jakim może spotkać młodego człowieka, kiedy przekroczy tą cienką granicę i gdzieś popełni ten swój błąd w życiu. Ale dla nas to jest zadanie też, żeby uzmysłowić, jakie mogą być straszne konsekwencje nie tylko dla niego, dla jego rodziny, ale dla rodzin ofiary, która może w tym wypadku uczestniczyć. Ponadto też chcemy powiedzieć, że jeżeli już dojdzie do czegoś takiego, wiadomo, że z tymi więźniami rozmawiamy, którzy trafiają do nas z zakładu karnego, oni najczęściej gdzieś dostrzegają ten swój problem, gdzieś jakby żałują popełnionego przestępstwa, żałują swojego życia, że tak żyli, a nie inaczej, ale jest też część przestępców, którzy no, gdzieś tam bagatelizują to i też jakby naszym zadaniem jest to, żeby im wskazać, że jednak to był ten błąd, który doprowadził do tego stanu, w którym są obecnie. Myślę, że nawet często, zwłaszcza częściej nawet przy kolegach, chcemy się popisać i no i wtedy występuje ta brawura. Czyli takie spotkania to jest coś, co chłodzi trochę głowę? Myślę, że tak, aczkolwiek nie wiadomo, jak to jest ze skutecznością, bo do jednych bardziej to trafi, a do drugich machną ręką i powiedzą, że im to nie grozi. Ale świadomość tego, że na przykład można trafić się za to do więzienia gdzieś, pojawia się też w twojej głowie? Myślę, że tak. Jak zwracam na to uwagę raczej, że niesie to za sobą konsekwencje i pewne limity zawsze są gdzieś tam w głowie. Na czym tak naprawdę właśnie polega Państwa praca? No, lekarz powiedziałby rehabilitacji, prawda, pacjenta, służba więzienna powiedziałaby reedukacji człowieka, który ma szansę jednak przecież wejść na tę właściwą drogę. My poprzez rozmowę z osadzonym, z jego rodziną, ściągamy sobie też szereg dokumentów, które jakby są nam potrzebne do dokładnej diagnozy, analizy jego przypadku. Opracowujemy specjalne programy, specjalne takie naprawcze rozmowy, które mają na celu zniwelować jego deficyty, przez które trafił do zakładu karnego, czyli na przykład uzależnienie od alkoholu, od środków uderzających, gdzieś problemy z agresją, to wszystko jest jakby na spektrum naszego działania. Niestety też pewnie i sporo młodych ludzi, tego młodego pokolenia, to o czym mówiłem na początku, no czasami bezmyślności, no trafia, jak to mówimy popularnie, za kratki właśnie z tego powodu. Tak, coraz częściej spotykamy się z przypadkami młodych ludzi, którzy trafiają do zakładu karnego. Niektórzy gdzieś wyciągają konsekwencje z tego pobytu u nas, z tego całego dźwięku, tych zarzaskujących się krat, kluczy, to robi na nich wrażenie, gdzieś tam już nie chcą wracać do tego miejsca. A część też myślał, że jest nieśmiertelny, że wszystko mu wolno, że jakby nic się złego nie zdarzy, a jednak jest cienka linia, którą jak po przekroczeniu ponosimy naprawdę straszne konsekwencje.